No i przyszło lato. Wprawdzie aura już od kilku tygodni letnia, ale kalendarzowo dopiero w piątek przywitała nas ta najcieplejsza pora roku. Ostrudzianie po raz kolejny z wielkim szacunkiem pokłonili się królowej wakacji. Po roku przerwy zorganizowano imprezę pod nazwą Janki, Wianki, Piosenki. I jak sama nazwa wskazuje, były i wianki, i piosenki, i oprócz tego dużo dobrej zabawy. Po roku wracamy i jak widać jesteśmy mile przyjęci przez naszą publiczność. Baliśmy się, że po tej rocznej przerwie może publiczność zapomni o tradycji, która wprowadza nas w dobry nastrój, w dobrą zabawę. To jest tradycja słowiańska, która została właściwie zasymilowana przez Kościół katolicki, ponieważ, jak mówi Mrożek, co nieuniknione należy polubić, więc Kościół zasymilował i w różnych, że tak powiem, regionach różnie była to święto nazywane. Na Warmii i Mazurach Noc Świętojańska nazywała się Palinocką, prawda? Na Podkarpaciu i Śląsku mówiło się Noc Kupały. Ostródzkie przywitanie lata to okazja do zabawy dla małych i dużych. Jedni puszczali na wodę wianki, inni słuchali koncertów. Specjalnie na ten dzień zaproszono do Ostródy między innymi zespół pieśni i tańca Warmia z Olsztyna. Oprócz nich na molo wystąpiły też warmianki z Miłakowa. W naszym repertuarze są tańce z naszego regionu, z Warmii. Tańce rzeszowskie, właśnie ze Starej Warszawy, teraz stoimy w tych strojach. Krakowskie, cieszyńskie i jeszcze Opoczno. Te tańce pochodzą z okresu międzywojennego, w którym były ciężkie dla Polski czasy. Musieliśmy się odbudować po 123 latach niewoli i nie było najlepiej w naszym kraju. Dużo osób wyjeżdżało do USA, do Ameryki, żeby zarabiać na rodziny i wtedy kobiety zostawały z dziećmi w kraju, aby je wychowywać. Organizatorem przywitania lata było Ostródzkie Centrum Kultury. Jeśli ktoś lubi folklor, a niestety nie mógł być na tej imprezie, polecamy już dziś 13. Międzynarodowe Lato z Folklorem. To wydarzenie odbędzie się od 17 do 21 lipca w Ostródzkim Amfiteatrze. Wandale niszczą rowery miejskie oraz biletomaty. W ostatnim czasie uszkodzone zostały biletomaty stacjonarne położone wzdłuż linii tramwajowej na przystankach Witosa, Płockiego czy Galerii Warmińskiej. W wymienionych urządzeniach uszkodzone zostały czytniki kart płatniczych. Tylko w miniony weekend uszkodzone zostały 3 biletomaty stacjonarne. W jednym przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej rozbito szybę na pulpicie. W kolejnych dwóch przy ulicy Limanowskiego oraz na skrzyżowaniu Wyszyńskiego-Pstrowskiego uszkodzono czytniki kart. W urządzeniach z uszkodzonymi czytnikami do czasu ich naprawy nie będzie możliwości dokonania zapłaty przy użyciu karty płatniczej. W całym 2018 roku w ten sposób uszkodzonych zostało 8 biletomatów stacjonarnych, podczas gdy w 2019 tylko do tej pory aż 12. W bieżącym roku naprawione zostały już 3 biletomaty, a koszty związane z przywróceniem ich funkcjonalności wynosiły od 4 do 7 tysięcy złotych za jedno urządzenie. Regularnie niszczone są również rowery miejskie. Administratorzy systemu olsztyńskiego roweru miejskiego władze Ruwi wyznaczyły indywidualną nagrodę w wysokości 1000 zł dla każdej osoby, która przyczyni się do pomocy w ujęciu sprawcy. Osoby, które mają wiedzę na temat zniszczonych rowerów lub dysponują nagraniami wideo, zdjęciami zaistniałych sytuacji, proszone są o kontakt pod adresem e-mail podanym poniżej. Kongres Ruchów Miejskich to największe ogólnopolskie forum miejskich aktywistów i działaczy lokalnych. Ostróda doskonale wpisuje się w ich profil działalności, między innymi za sprawą organizacji pozarządowych. Jesteśmy w budynku, gdzie organizacje pozarządowe mają swoje siedziby, jest ich ponad 200 w całym powiecie i myślę, że to też jest dobre miejsce na to, żeby się spotykać, rozmawiać, dyskutować i wskazywać różne aspekty danej sprawy. To bardzo ważne, żeby skupiać ludzi w takich organizacjach i żeby było ta więź pomiędzy władzą a organizacjami pozarządowymi czy miejskimi ruchami w celu poprawy jakości życia ludzi mieszkających w mieście.
Dlatego punktem wyjścia jest 15 tez, szczegółowo opracowanych przez kongres. Wśród punktów: dość umów śmieciowych, praca finansowana z miejskich środków publicznych powinna być wzorcowa pod względem warunków pracy i płacy. Bądź miasto ma zapewniać mieszkania dostępne dla najliczniejszej grupy przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców, lokale komunalne oraz lokale w budynkach prywatnych. Jak teoria przekłada się na praktykę? Każde zdanie ma wyrobione, ale zawsze warto dążyć do jak najlepszego stanu. Są to tezy, które dotyczą rewitalizacji, mieszkalnictwa, transportu publicznego, ochrony środowiska. Jest to taki zbiór tez, przy których realizacji można się spodziewać dobrych efektów dla rozwoju naszych miast. A stowarzyszenia zajmują się oczywiście różną działalnością, która akurat dla danego miasta jest specyficzna. Tak? Na Śląsku jest więcej organizacji prośrodowiskowych działających przeciwko smogowi. W Warszawie jest kilka organizacji, niektóre działają na rzecz transportu publicznego, inne na rzecz zieleni, także zależy to od specyfiki miasta. Były debaty, warsztaty i sesje. Wśród zagadnień cytujemy samorządowe hity i kity. Jaką rolę pełnią media w mniejszych miastach, czy też kto ma decydować, która droga powstanie jako pierwsza? Trzymajmy kciuki, by rozwiązywanie lokalnych problemów szło szybciej po odbytym kongresie. Uczniowie rozpoczęli upragnione wakacje. Wielu z nich spędzi ten czas na koloniach i obozach, na których głównym środkiem transportu będzie autokar. W związku z tym Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego w Olsztynie zachęca kierowców i nie tylko do zgłoszenia pojazdu w celu przeprowadzenia kontroli. Takie kontrole są najczęściej zgłaszane nam przez rodziców bądź też opiekunów takich wycieczek, właśnie też do Inspektoratu Transportu Drogowego. Kontrole pozwalają uniknąć niebezpiecznych sytuacji spowodowanych na przykład usterkami w autokarze lub co gorsza, słabą kondycją samego kierowcy. Wtedy funkcjonariusze ITD, jak również policji przyjeżdżają, sprawdzają stan takiego autokaru, stan kierowcy, to czy posiada odpowiednie dokumenty, jego stan psychofizyczny, czyli czy nie znajduje się pod wpływem alkoholu oraz czy przestrzega swoich godzin pracy. W Olsztynie stały punkt kontroli autokarów znajduje się przy ulicy Leonharda. Inspektorzy pełnią dyżur do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. W pozostałe dni należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo na 3 dni przed planowanym wyjazdem. Judo i szermierka to nowości w tegorocznej wakacyjnej ofercie olsztyńskiego OSIR-u. Przedstawiciele jednostki zachęcają, by wybrać coś dla siebie z szerokiej oferty i tym samym wolny czas od szkoły spędzić aktywnie, zamiast siedzieć przed telewizorem czy ekranem komputera. Uruchomiliśmy bardzo bogaty grafik zajęć dodatkowych dla dzieci, także serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bo tam taki grafik się znajduje. No cóż, a my proponujemy grę w piłkę nożną, zajęcia z szermierki, zajęcia z judo, zajęcia z deskorolki, z piłki siatkowej, a nawet zajęcia z squasha. Większość zajęć jest oczywiście dla dzieci nieodpłatnych. Jeżeli pojawia się jakakolwiek opłata, to 5-10 zł od dziecka, także propozycji jest naprawdę dużo i ja proponuję rodzicom, żeby przypilnowali, żeby dzieciaki nie siedziały w domu przed komputerem czy przed telefonem komórkowym, ale korzystali z naszych propozycji. Pod okiem profesjonalnego trenera judo dzieci będą uczyły się bezpiecznego upadania. Polski Związek Judo wspólnie z olsztyńskim OSIR-em zaprasza dzieci do udziału w programie pilotażowym UKEMI Nauka Bezpiecznego Upadania. Jest to taki wstęp do judo, a także przygotowanie dzieci w życiu codziennym pełnym niebezpieczeństw związanych z każdym ruchem, czyli jazdą na rowerze, na rolkach, grą w piłkę, do tego, żeby bezpiecznie mogły w różnych sytuacjach się zachować, bezpiecznie upaść, nie nabawić się jakiejś poważnej kontuzji. No i przy okazji pokażemy im wstęp do tej naszej dyscypliny sportu, którą jest judo. Zajęcia te będą się odbywały od 15 lipca do 12 sierpnia w poniedziałki i czwartki od godziny 10 do godziny 14 na hali Urania. Podczas tegorocznych wakacji z OSIR-em nie zabraknie również zajęć z szermierki.
Te zajęcia będą się odbywały przy ulicy Mariańskiej w Olsztynie. Zajęcia będą się odbywały między godziną 11 a 13 od 1 do 12 lipca. Będą to zajęcia takie typowo zajawkowe, żeby pokazać, czym jest szermierka. Nie będziemy tam wchodzili bardzo w szczegóły, jeśli chodzi o szermierkę, bo to jest bardzo trudny sport, tylko będziemy chcieli pokazać, czym jest szermierka i oczywiście będziemy prowadzili takie zajęcia dla osób nieodpłatnie. I te zajęcia będą miały na celu przybliżenie, czym jest szermierka, oraz będą tutaj raczej takie gry i zabawy dla dzieci w każdym wieku. W słoneczne dni warto skorzystać z atrakcji, które proponuje CRS Ukiel. Tam przede wszystkim sprzęt pływający i sportowy. Do wyboru mamy naprawdę bardzo dużo propozycji, począwszy od kajaków po rowery wodne. W tym roku uruchomiliśmy już kajaki pięcioosobowe, rodzinne, które cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. No i oczywiście żagle, omegi, deski SUP i oczywiście sprzęt sportowy, jak rowery, kijki Nordic Walking, czy gry i zabawy dla dzieci jak krykiet, bule czy badminton. Z kolei w niepogodę można skorzystać z olsztyńskiej akwasfery. Tutaj proponujemy już sprawdzone, często wykorzystywane przez naszych klientów bilety open, czyli bilety całodzienne, które gwarantują komfort i takie rzetelne, dokładne korzystanie ze wszystkich atrakcji w akwasferze. W takim spokojnym trybie można spokojnie się rozebrać, później wysuszyć i skorzystać ze strefy z rekreacji, z basenu olimpijskiego i z naszych saun. Strefa sportu i rekreacji zostanie uruchomiona również w hali Urania. I tutaj również w każdy poniedziałek, w każdy czwartek zajęcia sportowe. Będzie można pograć ping-ponga, badmintona, unihokeja, w piłkę nożną. Także serdecznie zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek od 10 do 14. OSiR zachęca także do korzystania z karty Olsztyn Sport w promocyjnej cenie. Jednego dnia dzięki karcie Olsztyn Sport możemy skorzystać tak naprawdę z wielu atrakcji. Rano możemy udać się na basen, do akwasfery, żeby później wypożyczyć sprzęt sportowy lub pływający tego samego dnia w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel. A później jeszcze można skorzystać ze strefy sportu i rekreacji w Urani. A jeżeli komuś starczy siły, to może jeszcze pograć ping-ponga na sali przy ulicy Głowackiego. Także ta karta naprawdę jest bardzo atrakcyjną i cenowo, i ofertowo propozycją, dlatego że przez 30 dni możemy codziennie korzystać z wszelakich uciech w obiektach sportu, ośrodka sportu i rekreacji w Olsztynie, plus dodatkowo zajęć sportowych dla dzieci. Także świetna propozycja, polecam szczególnie rodzicom, żeby zakupywali swoim dzieciakom na wakacje. Szczegółowe informacje na temat wakacyjnej oferty OSiR-u znajdziecie Państwo na stronie internetowej osir.olsztyn.pl.